Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj postaram się porównać dwa produkty do konserwacji dywaników. Wczoraj widziałeś film z Elite Detailer, Gum Shiner. I tak jak wczoraj się wypowiedziałem, że będę chciał porównać z Gummifix od Koch Chemii. Więc popełnię to dzisiaj. Zobaczysz rzeczywiście, czy te różnice są tak subtelne, jak mówiłem wczoraj. No dobra, ja biorę się za przygotowanie sobie gumy i widzimy się za chwilę. No dobrze, gumiaczek już czyściutki, suchutki, ostatnie dmuchnięcie. Na bank jest suchy. Odwieszę sobie węża. Słuchaj, zrobimy tak. Ja sobie przybliżę aparat, tak żebyś widział dokładnie gumę. Albo nie, może najpierw tak. Zobaczymy zapach właśnie. Zobaczymy. Sprawdzę zapach, jaka jest różnica. IPA. Ewidentnie IPA. I tutaj przy Elite Detailer to samo. O. IPA. Także produkty pachną tak samo. A, i jeszcze kolorystycznie jak to wygląda. Momencik. O, ten jest bezbarwny. Elite Detailer jest bezbarwny. Koch, tak jak widać, dzięki temu, że wrzuciłem go w butelkę przezroczystą, jest niebieski. Ja go kupiłem jeszcze, jak nie było go w litrowych pojemnikach, także teraz jest fajnie, bo można go już dostać w litrowej pojemności i jest taniej. Przedtem nie pamiętam, jakie to były koszty, ale to były jakieś straszne pieniążki. Tam chyba 5 litrów trzeba było kupić jednorazowo. Więc to jak dla mnie kosmos. Ja osobiście w amatorskiej zabawie tego bym nie wykorzystał. No dobrze, biorę aparat, przybliżam taśmą, postaram się oddzielić klasycznie połowę dywaniku i dywanika i zobaczymy różnice. Czy ogólnie jakiekolwiek są te różnice, bo moim zdaniem myślę, że będą tak niewielkie, że tak naprawdę trzeba, kupując te produkty, najlepiej będzie sugerować się chyba ceną. No dobrze, także mnie już nie widzisz, będziesz mnie tylko i wyłącznie słyszał, może to i lepiej, nie będziesz widział mojej wstrętnej mordy. No dobra, oklejamy. Kurczę, oklejamy. Co ja mam z tym? O kurczę, jest problem, bo tu już taśma się, widzę, kończy. A nie, uda się. Zobaczymy jak... O kurczę, na styk można powiedzieć. Tu końcówki nie złapało, trudno. No ale jak to bywa na takich dywanikach, kurczę, przykleić cokolwiek graniczy z cudem. Ale nic, pomęczę się trochę. O, u ciebie jest prawdopodobnie koniec lutego, a u mnie, słuchaj, środek lata. Środek lata, niedziela, godzina 6 rano, ciepluteńko, przyjemnie. Cisza z tego względu właśnie, że jest cicho w niedzielę, auta nie jeżdżą. Bynajmniej mało ich jeździ, nagrywam ten filmik, co by nam nie przeszkadzał. No dobra, słuchaj, na pierwszy strzał myślę, że pójdzie Elite Detailer. Biorę mikrofibrę, pyk, dwa strzały, tu odstawiam i przeciągam do równego rozprowadzenia po dywaniku. Dotąd aż będzie idealnie, można powiedzieć. No i rozprowadzacz. Aplikacja jest banalna, kurczę, no to nie ma tematu. Ale ja mam wrażenie, tak jakby nie konserwowały, jak dam tego mało, te produkty, i dlatego zabezpieczam tylko i wyłącznie na zimę, ładując grubo i przez zimę sobie to powoli odparowuję. Dobra, myślę, że chyba tutaj więcej już nie będziemy nic czarować. Szybko, fajnie, sprawnie. Ok, tu zostawiam mikrofibrę z tej strony, żeby było widać, że biorę. No i teraz Koch muszę podpompować, bo już dawno go nie... Ok. Pyk,
Tu odstawiam butelkę, żeby było widać. Kolejna mikrofibra. I ta sama akcja. No i on już zostawia jakieś takie plany. No beznadziejny jest ten produkt. Już teraz na dzień dobry od razu mówię, że lepiej pracuje mi się Elite Detailer. Marze się ciągnie, tragedia. Naprawdę, na dzień dobry niby podobne produkty, ale mnie lepiej rozprowadzało się Elite Detailer, ale wykończenie, no tutaj może być ciekawie, momencik. Może być ciekawie. Okej. No dobrze. Myślę, że już równo zebrane. Odkładam mikrofibrę. No to co? Odrywam taśmę. Pyk. No i co? I tak naprawdę różnice są znikome. A i teraz tak, zdejmuję sobie rękawiczki, żeby palcem sobie sprawdzić śliskość. Dobrze. Ok. Rozjaśnię na maksa. Tutaj sobie ustawię tak, żebym widział. No i co? I teraz tak. Tu będą stały buteleczki, żebyśmy wiedzieli, co gdzie jest. Tutaj poszerzę mikrofibry. Momencik. No i mamy. Tu mamy kocha. I tu przechodzimy na Elite Detailer. I tak naprawdę no kurczę, no ja nie widzę różnicy. Koch jakby bardziej przyciemnił, ale o, ja wczoraj mówiłem, że miałem wrażenie, że Elite Detailer ma jest bardziej śliski. No to zwracam honor. Zdecydowanie jest bardziej tępy. O kurczę. Naprawdę. Momencik. Tu. Kurczę, zależy na jakim elemencie. W którym miejscu znaczy się. Wiesz co, możliwe, że tam gdzie jeszcze go trochę zostało. Tu jest na przykład ślisko. Teraz biorę tutaj palucha. No kurczę, mam wrażenie, że Elite Detailer jest bardziej tępy. Naprawdę? Tak. O w mordę. Z tym, że przyciemnienie lepsze ma Koch. Tu bez dwóch zdań. Teraz sprawdzę jeszcze tutaj, czy będzie jakaś różnica. Może o, w słońce wezmę. Właśnie. Widzisz, pójdziemy, tutaj jest słoneczko. Powieszę dywanik. No i co my tutaj widzimy? Kurczę, nic nie widzimy, słuchaj. Chciał, nie chciał, nic nie zobaczymy. Ja patrząc tutaj, nie wiem czy ty to widzisz, widzisz. No to tutaj widać, że Koch jakby bardziej, no tak, przyciemnił, ale tu go nie dotarł, on normalnie schodzi. Tu też zresztą. Tak naprawdę nie widzę różnicy. Nie widzę różnicy. Kurczę, no są tak znikome, że tak jak myślałem. Tutaj na przykład, o, tu w tym miejscu widać odcięcie piękne. No, no nie ma różnicy, nie ma. Tak naprawdę nie ma różnicy. Uderzenie jest podobne. Mam wrażenie, ale to zależy w którym miejscu na gumie, czyli widocznie tam, gdzie produktu jest. Kurczę, mam wrażenie, że Koch jest bardziej śliski. Chwilunie, jeszcze raz. Jeszcze raz, momencik, daj mi chwilę. Chwilunie. Gdzieś tu. Cyk. Naprawdę, mam wrażenie, że Koch jest bardziej śliski. No kurczę, tak. I osobiście, jakbym miał wybierać, wybrałbym Elite Detailer z tego względu, że różnice są tak znikome, że nie warto przepłacać. No dobrze, odstawiam aparat. No dobra, podsumowując, reasumując to porównanie,
dla mnie, jeżeli miałbym, raczej dla mnie, jeżeli ja bym miał teraz kupić produkt do dywaników, któryś z tych dwóch wybrałbym Elite Detailer, z tego względu, że jak dla mnie ma zdecydowanie mniejszy poślizg, czyli jest bardziej tępy, co jest jak najbardziej wskazane przy dywanikach gumowych. Koch bardziej przyciemnia. Bardziej przyciemnia. Nie jest to może znaczniejsze przyciemnienie, ale bardziej przyciemnia. Ta guma jest taka bardziej czarna, można powiedzieć. Także tutaj no, na plus Kocha. Cenowo na pewno zdecydowanie Elite Detailer. No i rodzimy produkt. Także tutaj nie ma tematu, ale tak czy tak ze względu na ten poślizg, gdzie przy Elite Detailer rzeczywiście ta guma jest tępa, zdecydowanie bardziej. Tutaj no jest ten poślizg, kurczę, znaczniejszy. Może nie aż, nie jest to jakaś przepaść, ale jest znaczniejszy poślizg. No i po kochu, tak, guma wygląda ładniej. Nie będę ukrywał, wygląda ładniej, ładniej przyciemnia. Ten dywanik z tej strony jest bardziej czarny. No dobra, moją subiektywną opinię znasz co do tych produktów. Długo się do nich przymierzałem. Nie dotykałem ich wcześniej, raczej nie dotykałem ich wcześniej. Nie bawiłem się wcześniej specjalnie tym produktem. Tak, żeby... Raczej może inaczej. Nie bawiłem się, nie porównywałem sobie wcześniej tych produktów z tego względu, żeby na bieżąco mieć uderzenie, tak jak będę właśnie nagrywał, jak to odczuwam w danej chwili, żeby sobie w głowie już tam nie układać, który produkt jest lepszy. I osobiście, jakbym miał teraz kupić któryś z tych dwóch produktów, kupiłbym Elite Detailer. Z tego względu, że jest tańszy, rodzimy produkt i tak naprawdę robi to samo i śliskość po nim jest zdecydowanie mniejsza. No fakt, może guma nie jest tak dobrze przyciemniona jak po kochu, ale wbija się raz z buciorami do auta i to przyciemnienie szybciutko traci urok. No dobrze. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że filmik Ci się podobał. U mnie środek lata. Słoneczko zaczyna wychodzić. Wschód słoneczka, 6 godzina rano. Ty pewnie filmik widzisz chyba końcówka lutego. Chyba tak. Z tego co kojarzę, tak, tak. No tak, tak to wygląda. Tyle filmów. To musi nabrać mocy, że tak powiem. No dobra, teraz już na pewno kończę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!